Ludzie, jestem właśnie po nagraniach lektorskich do recenzji, którą widzieliście o godzinie 15, chyba że coś się spierdoliło i tego nie zmontowałem. Kurde, nie przypuszczałem, że sprawi mi to taką trudność, szczególnie, że no, cały czas gadam i gadam na filmach i gadam na gameplayach, ale robienie lektorskiej roboty tutaj, no po prostu wyszedłem z wprawy i brzmi to fatalnie, ale... No ale w tym momencie nie zrobię tego lepiej. Kurde, nawet... No tragedia. Gubiłem końcówki, nie wiedziałem kiedy brać oddech, nie wiedziałem jak kończyć, no nie wiem, jakbym wszystko zapomniał. Ja wiem, że to było kilka miesięcy zanim zrobiłem, kilka miesięcy od czasu, w którym zrobiłem recenzję Żelaznego Druida, która może nie była najlepsza, ale nie była też chujowa. A teraz? No nie wiem, no ocencie sami. O Jesus. Normalnie boli mnie gardło od gadania, a to było niecałe 800 słów. Come on, robiłem po 1200 i nie było takich problemów. Poza tym mam wrażenie, że ten cholerny mikrofon brzmi jakoś nie tak jak trzeba, albo po prostu mój głos jest przeżarty. No nie wiem, coś jest nie tak i będę musiał ćwiczyć, więc będziecie słuchać tego co tydzień. I mam nadzieję, że szybko wrócę do tego, jak było wcześniej, bo nie jestem w stanie znieść samego siebie z całym tym gadaniem moim i w ogóle. No, a nagrywam to teraz dlatego, że w momencie, w którym wy to oglądacie, ja jestem w Cinema City i oglądam Awatara Istoty Wody, czy jak to się tam nazywa, w IMAX-ie, w 3D. No, mamy Cinema City Unlimited, ale za IMAXa i 3D też się płaci, więc zapłacić za bilety na Awatara w 3D w IMAXie zapłaciliśmy po 10,60 za osobę, co jest w sumie dobrą kwotą, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No i też nie wiem, czy umieściłem coś w opisie dotyczące Mephisto, ale jeżeli nie, to... Jeżeli umieściłem, to idźcie, odwiedźcie ją i zobaczcie, co ona tam robi, bo robi fajne rzeczy. A jeżeli nie umieściłem, to przypomnijcie mi, umieszczę innym razem. MF, może się też wypowiesz tutaj coś na ten temat, to wtedy ludzie będą wiedzieli, że o ciebie chodzi. No. W takim razie życzę wam reszty udanej niedzieli, bo tak. A ja może jutro coś na temat Awatara opowiem, chociaż nie. Jutro będzie książka do polecenia. I opowiem coś na temat Awatara, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Jedyne czego możecie się spodziewać ode mnie to, że nie będę opowiadał nic na temat fabuły, bo w Awatarze fabuła nie ma absolutnie żadnego znaczenia, dlatego idzie się na ten film kurwa w 3D na wielkim ekranie, żeby się cieszyć z tego co Cameron zrobił, a nie przypierdalać się, że fabuła jest kiepska. Fabuła jest kiepska, bo nie o fabułę tutaj chodzi. No to mówię to zanim jeszcze obejrzę cały film i... Zgodnie z tym, co sobie czytałem w internecie i co sobie słuchałem w internecie, to jeżeli mieliście jakieś konkretne zarzuty co do pierwszej części, to co do drugiej będziecie mieli takie same. Więc musicie iść z czystą głową i oczekiwać po prostu konkretnych wrażeń estetycznych. Cholera, jest już ciężko, jest już późno, jak to nagrywam. Więc musicie mi wybaczyć. Dobra, bo zaczynam pierdolić głupoty. I zaczynam używać bardzo dużo wulgaryzmów, bo już jestem zmęczony. Zatem to tyle ode mnie w ten filmowy... Jezu, nie mogę powiedzieć nawet zakończenia, co jest ze mną nie tak, ale przynajmniej kamera śledzi moją mordę. To jest okej. Dobra, to tyle ode mnie w tą filmową niedzielę. Do następnego.